Jest wstępne studium wykonalności nowego stadionu w Częstochowie, na którym swoje mecze mógłby rozgrywać Raków Częstochowa. Jeśli miasto zdecydowałoby się na budowę obiektu, to jedno jest pewne. Będzie to bardzo kosztowna inwestycja. Paweł Jędrusik. Co najmniej 443 miliony złotych i 5 do 6 lat realizacji to wnioski płynące ze wstępnego studium wykonalności nowego stadionu dla Rakowa, które przygotowała spółka Agraria. Miasto rozważało kilka lokalizacji. Ostatecznie padło na tereny byłego Elaneksu, czyli fabryki przędzy. Wszyscy wiemy, że spółka, która terenem zarządza, jest obecnie w likwidacji, więc ten proces się musi zakończyć. Miasto musi być posiadaniem terenów i możemy dalej procedować, bo koszty, które poznaliśmy, czy to studium, które wstępne pokazało jedną rzecz, że mniej więcej w Polsce jedno miejsce na stadionie kosztuje około 20 tysięcy złotych. Studium zakłada, że nowy obiekt miałby pomieścić 15 tysięcy widzów. Szacujemy, że 15 tysięcy to jest maksymalna liczba kibiców, która może się zmieścić i może się pojawić w ogóle w zasięgu oddziaływania tego obiektu, czyli do 60 minut jazdy samochodem od punktu właśnie na Elaneksie. Obecnie Raków Częstochowa swoje mecze rozgrywa na stadionie przy ulicy Limanowskiego. Teraz prowadzone są tam prace w ramach drugiego etapu rozbudowy obiektu. Nie wpłyną one jednak na zwiększenie pojemności stadionu. Dotyczy bardziej tej infrastruktury okołostadionowej, czyli to jest nadbudowa, rozbudowa budynku klubowego, rozbudowa takiego zaplecza szkoleniowo-konferencyjnego, organizacyjnego. W klubie nie ukrywają, nowy stadion jest potrzebny, a świadczyć ma o tym m.in. problem z rozgrywaniem meczów w europejskich pucharach. W zeszłym roku walka w europejskich pucharach i nie grać meczów w swoim mieście to jest ogromny problem. Oczywiście mieliśmy do dyspozycji fajny obiekt w Sosnowcu, ale przede wszystkim to nie jest w Częstochowie, to nie jest na miejscu, trzeba dojechać. Nawet jeśli miasto zdecyduje się na budowę nowego stadionu, to będzie musiało szukać zewnętrznych źródeł finansowania, bo samo raczej nie będzie w stanie udźwignąć takich kosztów.